Cześć, witajcie w Kuźni Mistrzów Gry. Kolejny odcinek serii Jak zostać mistrzem gry. Tym razem zajmę się problemem czy, a jeśli tak, to kiedy, powiedzieć graczowi nie. Niejednokrotnie na tym kanale mówiłem, jak ważnym jest bycie mistrzem gry na tak. Jak ważne jest włączanie pomysłów graczy na rozwiązanie różnych sytuacji w grze, na pozwalanie graczom tworzenia wydarzeń w świecie gry i kształtowania swoimi bohaterami tego świata. Nie jestem w tym poglądzie odosobniony, skoro w konkursie na 5 najważniejszych porad dla mistrzów gry znalazła się wybrana przez widzów tego kanału rada, aby dać graczom swobodę, aby mogli współtworzyć świat gry i wydarzenia w nim zachodzące. Linki do nagrań dotyczących bycia mistrzem gry na tak oraz 5 najważniejszych rad dla mistrza gry znajdziecie w opisie pod filmem. No ale czy nie mówienie graczom nie oznacza, że gracz może zadeklarować wszystko, i mistrz gry ma mu umożliwić wykonanie tego, co zadeklarował? Czy też są jakieś granice i mistrz gry może powiedzieć graczowi nie, tego nie możesz zrobić? No, moim zdaniem oczywiste jest, że są. Podstawowym powodem dla powiedzenia nie są zasady samej gry. Jeśli gracie wedle zasad opisanych w systemie gry, no to na przykład postać gracza nie może wykonać 2 ataków w rundzie, bo jeszcze nie osiągnęła odpowiedniego poziomu rozwoju, nie nabyła odpowiedniej zdolności itd. Więc kiedy gracz deklaruje 2 atak swojej postaci, mówisz, nie, nie możesz tego zrobić. Zasady tego nie przewidują. Drugą sytuacją, która reguluje kwestię mówienia nie w grze, jest ta, w której twórcy systemu gry wprost wskazują, kiedy mistrz gry może czegoś zabronić graczowi, lub odwrotnie, że nigdy nie może tego uczynić, a jego obowiązkiem jest takie działanie, które umożliwi wykonywanie wszystkich deklaracji graczy. No oczywiście w tym ostatnim przypadku problem z mówieniem nie graczom odpada. Powyższe jednak jest na tyle oczywiste, że gdybym miał na tym poprzestać, to nie nagrywałbym tego odcinka. Zatem mi chodzi o taką sytuację, kiedy zasady wprost nie mówią, że mistrz gry może powiedzieć nie. Nie ma tego określonego mechanicznie. Zazwyczaj dzieje się tak wtedy, kiedy deklaracja gracza nie dotyczy mechaniki systemu, a kwestii fabularnych, czyli tak naprawdę wpływu gracza poprzez swojego bohatera na świat gry i wydarzenia w tym świecie. Jako przykład tego, o czym chcę mówić, weźmy audiencję bohaterów graczy u króla jakiejś krainy. W trakcie audiencji jeden z bohaterów graczy deklaruje: chcę przekonać króla do tego, aby abdykował i mnie przekazał królestwo. Rzucam. No, wyrzuciłem krytyka. Królestwo jest moje. No i gracz nie przyjmuje do wiadomości, że jest inaczej, no bo w końcu wyrzucił krytyka i co teraz? Jak wybrnąć z tego problemu? W końcu zasady przewidują, że jeżeli wypadnie krytyk, bohater osiąga spektakularny sukces. Czy zatem królestwo jest jego? No, odpowiedź nie jest wcale tak jednoznaczna. Być może przydadzą wam się w tej sytuacji moje podpowiedzi, które za chwilę wam przekażę. No, po pierwsze, należy zastanowić się, czy skoro gracz może zadeklarować dowolną rzecz do wykonania przez swojego bohatera i rzucić kością, a jeśli osiągnął znakomity wynik, na przykład krytyka, no to uzyskać cel, to czy nie powinno to także działać w drugą stronę? Czy zatem bohater niezależny mistrza gry nie może w taki sam sposób zmusić bohatera gracza do jakiegoś nieracjonalnego działania, jeśli to akurat mistrz gry wyrzucił krytykę? Postaw gracza przed taką sytuacją. Drogi graczu, twoja postać jest obecnie królem krainy. W trakcie audiencji przychodzi ubogi chłop, który ze łzami w oczach błaga o przekazanie mu królestwa, bo nie jest w stanie ze swoich 3 murg związać końca z końcem. Mistrz gry rzuca, wypada krytyk. Graczu, twój bohater oddał królestwo chłopu. Co mówisz, drogi graczu, że nie oddaje? No jak to nie oddaje? Przecież wypadł krytyk. Wcześniej, jak wyrzuciłeś krytykę, opierałeś się, że twój bohater otrzymał królestwo. A więc warto konsekwencje tego typu deklaracji uświadomić graczowi, że działa to także w obie strony, no i oczywiście wyjątkowo psuje świat gry. Po drugie, zastanówmy się, kto decyduje o tym, że w ogóle będzie wykonany rzut kością, aby określić dany rezultat, czyli tak naprawdę efekt działania bohaterów graczy. Zwykle systemy RPG wskazują, że to mistrz gry decyduje. W takim wypadku, nawet jeśli wypadł krytyk, możesz go zanegować, wskazując, że to ty jako mistrz gry decydujesz o tym, kiedy wykonywany jest rzut, czy w ogóle jest szansa na jego wykonanie. Ma to swoje uzasadnienie, jeśli to ty jako mistrz gry tworzysz świat gry i przedstawiasz go graczom. W końcu rzut kości ma rozwiązać niepewną co do wyniku sytuację fabularną, a to ty jako mistrz gry najlepiej znasz realia rządzące przedstawianym przez ciebie światem. Wiesz, co w tym świecie da się zrobić, co się nie da zrobić. Dzięki temu gracz ci nie narzuci swojego wyniku, nie będzie nim wywierał na tobie presji na korzystne dla siebie rozstrzygnięcie kosztem spójności świata gry. Jeśli o potrzebie wykonania rzutu decyduje gracz, no to w takim wypadku to on przyjmuje na siebie odpowiedzialność za spójność świata gry i jego wewnętrzną logikę.
Jeśli więc takimi deklaracjami gracze rozbalansują spójność tego świata, może okazać się, że wcale fajnie nie będzie im się grało. Istnieje więc szansa, że dla dobra wspólnej gry powstrzymają się przed takimi deklaracjami, jak, nie wiem, przekonywanie króla do zrzeczenia się królestwa przez wykonanie jednego rzutu. Generalnie jednak w mojej ocenie pozostawienie decyzji graczom co do tego, czy można rzucać kością, czy też nie, wymaga sporej dozy zaufania do tych graczy, no bo odgrywając postaci siłą rzeczy nie są oni obiektywni, no bo chcą coś zyskać, chcą zyskać jak najwięcej dla swojej postaci i być może nie widzą, że robią to kosztem spójności świata gry. Mistrz gry stojąc z boku ma szansę lepiej to dostrzec. I to także jest argument za tym, żeby to mistrz gry podejmował decyzję co do tego, czy będzie wykonany rzut, czy też nie. Zatem, w mojej ocenie, w kwestiach fabularnych, o ile mechanika gry nie zakłada inaczej, mistrz gry może powiedzieć – nie, tego nie da się osiągnąć. Wynika to z faktu, że grając w grę RPG staramy się wcielać w bohaterów, czy to bohaterów graczy, czy bohaterów niezależnych, no i współtworzyć świat, który, aby zabawa była lepsza, powinien być spójny, powinien kierować jakąś wewnętrzną logiką, aby gracze wiedzieli, na czym stoją i czego mogą po tym świecie się spodziewać. Oczywiście, będąc mistrzem gry na tak, należy ograniczać sytuacje, w których mówimy nie, tylko do takich sytuacji, w których powiedzenie słowa tak istotnie zaburzyłoby logikę tego świata. Stąd też warto mówić nie tyle samo nie, co raczej możesz to zrobić, ale nie w tej chwili. Możesz to zrobić, ale nie w taki sposób. Zatem możesz graczu swoim bohaterem króla przekonać do zrzeczenia się królestwa na rzecz twojego bohatera, ale najpierw zrób kilka rzeczy dla tego króla, które spowodują, że twój bohater stanie się dla niego kimś wyjątkowym. Kimś, komu król mógłby w pewnych okolicznościach przekazać królestwo. A kiedy już zdobędziesz tę reputację, stwórz okoliczności, które umożliwią królowi przekazanie królestwa. No na przykład ożeń się z jego córką. Podtrój króla, aby nie miał sił zajmować się królestwem. Znajdź mu pasjonujące hobby, dla którego porzuci rządzenie i przekaże je twojemu bohaterowi. Bo dopiero te wszystkie czynniki stworzą sytuację, w której logika świata gry powie nam tak, możesz zostać królem tego królestwa. Ponadto, aby uniknąć sytuacji konfliktowych na sesji, gdzie gracz upiera się przy wyniku rzutu i jego efekcie, warto jeszcze przed rzutem, o ile oczywiście to ty jako mistrz gry decydujesz, że będzie wykonany, określić stawkę tego rzutu, jego efekt. Zatem jeśli gracz chce przekonać swoim bohaterem króla do abdykacji, to możesz mu powiedzieć, że tym rzutem nie da się tego zrobić, bo twój bohater nie jest nikim ważnym dla króla, a ten z kolei ma dużo do stracenia oddając królestwo. Więc mamy taki argument logiki świata gry. Ale jeśli rzut pójdzie dobrze, król uzna twoją postać za wyjątkowo zabawną lub śmiałą, zyskasz jego sympatię i możliwość dalszego wpływu na króla, co w końcu może zaprowadzić cię do celu – objęcia w posiadanie królestwa. Jeśli jednak rzut się nie powiedzie, no to król może się rozłościć impertynencją bohatera. Może być bardzo nieprzyjemnie. Zatem ustalenie efektu czy skutku rzutu jeszcze przed jego wykonaniem może w istotny sposób wpłynąć na to, czy gracz w ogóle zdecyduje się na jego wykonanie. No i przed rzutem trzeba też określić, jak łatwe będzie to zadanie. Być może okaże się, że rzut będzie ryzykowny, na przykład z racji różnicy w statusie społecznym bohatera i króla. No, bohater będzie miał wysoki modyfikator ujemny do przekonania króla do abdykacji, a król z kolei ma wiele do stracenia, jeśli odda królestwo, więc będzie miał wysoki modyfikator dodatni do swojego rzutu na opieranie się efektom przekonywania. Tym samym nie dość, że położenie bohatera gracza w chwili wykonania rzutu będzie kiepskie, a więc szansa na sukces mała, to jeszcze nawet w razie krytyka efektem nie będzie abdykacja, tylko jedynie zyskanie przychylności króla. Bardzo klarownie jest to wyjaśnione w grze RPG Ostrza w mroku. Polecam się generalnie zapoznać z tą grą. Tylko jak ustalić tę pozycję, w jakiej bohater zaczyna test, no i jak ustalić poziom efektu możliwy do osiągnięcia? Tutaj także można znaleźć podpowiedź w Ostrzach w mroku, ale także w innych systemach RPG. No, generalna zasada jest taka. Jeśli okoliczności sprzyjają bohaterowi gracza, ma on modyfikator dodatni do rzutu. Na przykład bohater właśnie dokonał czegoś, co wzbudziło zachwyt króla. Jeśli okoliczności są niekorzystne, na przykład bohater względem króla ma dużo niższy status społeczny, będą modyfikatory ujemne. Oceniając z kolei poziom efektu, należy kierować się zdrowym rozsądkiem i logiką świata gry. No chyba nikt nie oczekuje, że w zwykłych okolicznościach król da się łatwo przekonać do oddania królestwa, prawda? Trudno więc liczyć na tego rodzaju efekt. Im więcej sesji poprowadzisz, tym większe nabierzesz doświadczenie w kwestii oceniania tego, co w przedstawianym przez ciebie świecie da się zrobić, a czego zrobić się nie da. Przynajmniej za pomocą jednego rzutu. Moja rada jest taka. Prowadź jak najwięcej sesji i rozwijaj w sobie dzięki temu umiejętność oceny stopnia efektu i położenia bohatera gracza w momencie, kiedy test jest przeprowadzany. No i jest jeszcze jedna ważna sytuacja, w której mistrz gry może chcieć powiedzieć nie. Otóż kiedy gracze robią coś,
co może wykoleić przygotowaną przez niego przygodę. No, w końcu się nad nią napracował, a tu decyzja graczy może doprowadzić do tego, że przygoda zakończy się przed wielkim finałem. Aby tego uniknąć, zaczyna prowadzić po szynach, wjeżdża na torowisko, neguje decyzję graczy. Takich sytuacji oczywiście należy za wszelką cenę unikać. Dlaczego? Bo tutaj powiedzenie nie, nie wynika z reguł mechaniki systemu gry, czy z logiki świata przedstawionego w grze, ale z błędu przy projektowaniu przygody i nadmiernej chęci kontrolowania przebiegu przygody czy sesji w ogólności. No ale o tym szerzej w kolejnym odcinku tej serii. Tymczasem to wszystko. Do usłyszenia. Cześć.